Odpowiednio ograniczając dziedzinę funkcji nieodwracalnej, możemy zdefiniować funkcję odwracalną. No i na tym polega to zadanie. Tutaj mamy, widzimy wykres pewnej funkcji i tu musimy zaznaczyć te przedziały, że jeżeli ograniczymy dziedzinę naszej funkcji do tych przedziałów, to dostaniemy funkcję odwracalną. No i ja tutaj przekopiowałem sobie to zadanie i spróbujmy je rozwiązać, więc może najpierw zacznę od tego, co to jest funkcja odwracalna. Czyli tak, funkcja to tak, mamy tutaj jeden zbiór zwany dziedziną, czyli to jest dziedzina. Dziedzina i drugi zbiór przeciwdziedzina. Przeciwdziedzina lub zbiór wartości. No i funkcja to jest coś takiego, co każdemu punktowi tutaj przypisuje jakiś punkt w drugim, w przeciwdziedzinie. Znaczy to jest funkcja. Czyli od każdej kropki tutaj idzie kropka, idzie strzałka do jakiejś kropki tu. No i od jednej kropki, od jednego punktu w dziedzinie idzie strzałka dokładnie do jednego punktu w przeciwdziedzinie. Czyli każdemu punktowi w dziedzinie jest przypisana jedna wartość. No i co to oznacza na wykresie? Prawda? Jak mamy jakiś taki rysunek w układzie współrzędnych, to ta własność, że dla każdego x, że dla każdego x mamy tylko jedną wartość, oznacza, że jeżeli wybiorę sobie jakiś x i narysuję taką prostą pionową, to ta prosta przecina mi wykres tej funkcji dokładnie w jednym punkcie. No i ten wykres ma taką własność. Gdybym tutaj, powiedzmy, dorysował coś takiego jeszcze, no to wtedy to nie byłoby wykresem funkcji, dlatego że, powiedzmy, rysując taką prostą, mam przecięcie w dwóch punktach. Czyli to się nazywa czasem takim testem linii pionowej. Czyli pewien rysunek jest wykresem funkcji, jeżeli każdą pionową prostą przecina w jednym punkcie. Więc to jest funkcja, czyli to bez wątpienia ten wykres ma taką własność i to przedstawia nam wykres pewnej funkcji. Dobrze, teraz co to jest odwrotna? Otóż no możemy pytać się, czy tutaj, może tutaj jeden wymarzę, czy mogę pójść w przeciwną stronę. Czyli czy mogę, czyli innymi słowy, czy te elementy tutaj odpowiadają dokładnie jednemu elementowi z dziedziny. Czyli czy mając punkt wartość, znam argument, dla którego ta wartość jest przyjmowana. I to, jeżeli tak jest, to mówimy, że ta funkcja jest odwracalna i to jest funkcja odwrotna. Czyli oczywiście nie może być takiej sytuacji, może tutaj szybko narysuję funkcję, która nie jest odwracalna. Czyli jeżeli, powiedzmy, mamy jakieś dwa punkty i te dwa punkty są połączone z tym samym punktem w przeciwdziedzinie, prawda, tu, to oczywiście to nie jest funkcja odwracalna, bo, prawda, pytanie z powrotem, ten punkt ma przypisane dwa x tutaj, no i to wtedy nie jest funkcja. No co to oznacza na wykresie? Otóż to oznacza, że każdą wartość, prawda, jak mam wartość, to mogę znaleźć argument jeden argument. To oznacza, że jeżeli narysuję linię poziomą, to ta pozioma linia dla ustalonego y, no przecina mi ten wykres w jednym punkcie. Prawda? Czyli na przykład tutaj widać, że ten wykres, ta funkcja nie jest odwracalna, no bo dla różnych x-ów mamy te same wartości, tak? Są takie x-y, dla których wartości są te same, no a to oznacza, że są linie poziome, które przecinają nasz wykres więcej niż jednym punkcie. Prawda? Czyli to się czasem nazywa testem linii poziomej. Czasem można by usłyszeć taką definicję, że funkcja jest odwracalna, jeżeli relacja odwrotna jest funkcją. Co oznacza to stwierdzenie? Co to jest relacja odwrotna? Więc jak mam jakiś punkt x, y na wykresie, prawda? No to mówię, że zbiór takich punktów opisuje pewną relację. Teraz relacja odwrotna to jest y, x, prawda? Czyli to jest relacja
a to jest, jeżeli ten punkt należy do relacji, czyli na przykład y to jest f od x, czyli tak jak to jest wykres funkcji, to ten punkt należy do relacji odwrotnej. Relacja odwrotna. Czyli jaki jest wykres relacji odwrotnej w układzie współrzędnych? No widać, że muszę zamienić rolami x i y. To znaczy, że ten wykres otrzymuję przez odbicie, przez symetrię względem prostej y równe x. Więc ja może zobaczmy tutaj. I to, co dostaję, ma być wykresem funkcji. Więc ja może tutaj narysuję ten wykres. Czyli tak, ten punkt to będzie jakoś tutaj. Ten akurat jest tu, będzie 4 to tu. Czyli tu będzie jakiś taki fragment. No i potem tutaj się powtórzy. O, tak, to jest ta symetria tutaj względem. No i widać, że to nie jest wykres funkcji, prawda, bo przecina pionową linię w więcej niż jednym punkcie. Czyli dobrze, czyli teraz już wiemy, co to jest funkcja odwrotna, wiemy, co to jest, prawda, jak sprawdzić. No i teraz możemy spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Czyli popatrzmy na te przedziały. Minus 8, 8, prawda, czyli minus 8, 8, czyli patrzymy na wykres naszej funkcji w tym przedziale. No i widać, że prawda, dużo jest wartości osiąganych wielokrotnie. Na przykład wartość w 4 i w minus 4 jest taka sama. Czy też tak jak mówiłem właśnie, że linia pozioma przecina nasz wykres w wielu, wielu punktach. Czyli tu na pewno nie. 0,4. No 0,4, czyli patrzymy tutaj. No i znowu widzimy, że na przykład ta linia przecina w dwóch punktach. Minus 2, 2. Czyli tu, no sytuacja jest podobna. No jeżeli wykreślimy sobie, prawda, tutaj minus 2, 2, no to widać, że znowuż mamy w dwóch punktach przecięcie. Czyli to też odpada, a następnie 0, 2. No popatrzmy na 0, 2. Może trochę tych... O... Popatrzmy na 0,2, czyli na fragment tego wykresu, może go tu pogrubię. Tu jest fragment tego wykresu, który nas teraz interesuje. No i widać, że rzeczywiście tym razem każda linia pozioma przecina wykres w jednym punkcie. Ten wykres nie zawraca tutaj, czyli no tośmy skreślili, czyli tutaj tak, prawda? Czyli to będzie... Jeżeli ograniczę się z dziedziną mojej funkcji do przedziału 0,2, to otrzymam funkcję odwracalną. No i może sprawdźmy, czyli tak, trzeba wybrać wszystkie, na których ta funkcja będzie odwracalna. No, był tylko jeden, wybieramy, sprawdzam odpowiedź doskonale. No i zachęcam Was jak zwykle do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.